drogą krajową numer 78 wjechałem właśnie do miejscowości Nagłowice. Samych Nagłowic chyba nie muszę nikomu przedstawiać, bowiem chyba każdy z nas kojarzy Mikołaja Reja z Nagłowic, który to przecież można powiedzieć wskrzesił, można powiedzieć, język polski. Słynne Polacy nie gęsi swój język mają. W dzisiejszych czasach wielu powinno sobie te słowa wziąć do serca, bo na każdej stronie, gdzie tylko nie popatrzymy, to zwróćcie uwagę, że słyszymy tylko zwroty w językach, szczególnie angielskim. No ale nic, wracajmy do dróg. Przede mną rondo w Nagłowicach. Ja jadę, kontynuuję jazdę drogą krajową numer 78. Pierwszy zjazd w kierunku Sędziszowa, drugi kontynuacja drogi 78, trzeci zjazd w kierunku Boże Święty, Włoszczowej. Kończy nam się teren zabudowany, czyli można powiedzieć, kończą nam się w zasadzie już Nagłowice, tak więc jak widać niewielka miejscowość, same Nagłowice, niewielka miejscowość w powiecie jędrzejowskim. Nie wiem, czy ona obecnie jest siedzibą gminy, czy też nie. No, niestety nie udało mi się trochę pobłądzić po tej miejscowości. Być może byśmy jakiś rynek sobie zobaczyli, czy coś takiego. Natomiast na pewno tutaj, gdybym się dokładniej przyjrzał drogowskazom, można dojechać właśnie, z tego co się orientuję, to gdzieś przy drodze jest położony dworek Mikołaja Reja. Tak więc jak ktoś będzie w tych okolicach, a ma może troszkę więcej czasu aniżeli ja, zawsze sobie warto pewnie wejść, pewnie troszkę pozwiedzać, no i zobaczyć na pewno jakąś ciekawą architekturę w takowym